Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej rozmowie, w kolejnym wywiadzie Fundacji Panteon. Rozmowę prowadzę z Karolem Fiałkowskim. Witam. Ja nazywam się Maciej Mikurda, a naszym gościem jest dzisiaj ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof i etyk, pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zanim zaczniemy właściwą część naszej rozmowy, chciałbym wszystkich Państwa bardzo poprosić, a także zachęcić do tego, aby kliknąć przycisk subskrybuj, ponieważ już niedługo kolejne interesujące, ciekawe materiały na naszym kanale, a także ta rozmowa, którą prowadzimy, będzie podzielona na kilka części, więc żebyście Państwo otrzymali dostęp do następnych, warto ten przycisk subskrybuj kliknąć. Proszę księdza, będziemy z księdzem rozmawiać o zjawisku, które ksiądz bada od wielu, wielu lat. To już przeszło 10 lat. Jest to zjawisko pentekostalizacji. I czy na początek mógłby ksiądz przybliżyć nam w ogóle, co pod tym pojęciem należy rozumieć? Co to takiego pentekostalizacja? Rzeczywiście to słowo w naszym języku trudno się wymawia i jest dla bardzo wielu osób niezrozumiałe. Synonim dla pentekostalizacji to jest uzielonoświątkowienie. Mam przyjemność być twórcą tego drugiego pojęcia. W roku 2014 stworzyłem właśnie to wyrażenie uzielonoświątkowienie jako synonim dla pentekostalizacji. I właśnie pytanie podstawowe, czym jest proces pentekostalizacji, czym jest proces uzielonoświątkowienia chrześcijaństwa. Najprościej możemy powiedzieć tak, chodzi o ogólnoświatowy proces głębokiej transformacji chrześcijaństwa i ten proces ma dwa poziomy. Pierwszy poziom to jest porzucanie kościołów tradycyjnych przez ich członków, na przykład przez metodystów, baptystów czy przez katolików i zakładanie nowych zborów, nowych wspólnot zielonoświątkowych. I drugi poziom tego procesu to jest sytuacja, w której katolicy zostają w swoich parafiach, metodyści zostają w swoich kościołach, ale zmieniają swoje myślenie, przybliżając się do chrześcijaństwa zielonoświątkowego. I ten proces globalnej pentekostalizacji bardzo przyspieszył, szczególnie na przestrzeni ostatnich 20 lat. Warto kilka słów powiedzieć takiej szerszej panoramy, ponieważ czasami w Polsce nie wszyscy wiedzą, skąd się w ogóle wzięły kościoły zielonoświątkowe i o czym w ogóle mówimy, gdy chodzi o ruch pentekostalny. Otóż chrześcijaństwo zielonoświątkowe to jest początek wieku XX, czyli mamy bardzo młody kościół chrześcijański, nowy, założony na początku wieku XX. I to, co zdumiewa, to jest tempo rozwoju tych wspólnot. Czyli zauważmy, że przez ledwie 100 lat chrześcijanie pentekostalni w pewien sposób podbili cały świat. Dzisiaj chrześcijanie pentekostalni to jest około 700-800 milionów, a niebawem będzie to prawie miliard. Czyli mamy coś zupełnie niezwykłego, co dzieje się na naszych oczach i bardzo często ci właśnie nowi chrześcijanie zielonoświątkowi to są byli katolicy, protestanci, metodyści czy baptyści. Najbardziej wymownym przykładem jest Ameryka Łacińska. W Ameryce Łacińskiej jeszcze 100 lat temu prawie wszyscy mieszkańcy byli katolikami, dzisiaj już ledwie 50%. To znaczy Kościół katolicki z powodu procesu pentekostalizacji utracił w Ameryce Łacińskiej połowę swoich członków, która przeszła do różnej maści zborów kościołów zielonoświątkowych. To jest coś zupełnie niezwykłego w sensie tempa rozwoju i skutków, które się łączą z tym procesem. Ale pentekostalizacja chrześcijaństwa ma też związek z takimi konkretnymi działaniami w postaci dosyć specyficznych nabożeństw, prawda? Bo wydaje się, że tym magnesem, który przyciąga dzisiaj ludzi do zborów zielonoświątkowych,
To nie jest jakaś ich doktryna, to nie jest jakaś teologia, tylko to jest pewien specyficzny, bardzo określony i charakterystyczny sposób modlitwy, sposób przeżywania swojej religijności. I czy mógłby ksiądz wobec tego nam przybliżyć, na czym właściwie ta religijność zielonoświątkowa polega? Co jest jej tą najgłębszą istotą? Najgłębszą istotą, która jest bardzo atrakcyjna, są nowe formy przekazu wiary i nowe sposoby odczytania działania Boga w świecie czy obecności Ducha Świętego. W pewnym sensie chrześcijanie pentekostalni są przekonani, że także dzisiaj w wieku XXI może na świecie dziać się dokładnie to, co działo się w Kościele pierwotnym i co jest opisane w Dziejach Apostolskich. Stąd też koncentracja na takich działaniach spektakularnych Ducha Świętego, jak uzdrowienia, cuda, czasami się mówi o wskrzeszeniach, o modlitwie językami, o darze śmiechu, o darze płaczu, o darze łez. To znaczy jest właśnie to bardzo atrakcyjne orędzie religijne, które jest ukazywane jako nawiązanie do tego, co się działo w Kościele pierwotnym. I jest to dzisiaj oczywiście podawane w bardzo atrakcyjnej formie, gdy chodzi o wykorzystanie muzyki, świateł podczas nabożeństw. To jest orędzie, które obiecuje ludziom dobrobyt, uzdrowienie. To jest także bardzo mocny element tej amerykańskiej Ewangelii sukcesu. No to wszystko sprawia, że przekaz religijny dzisiejszych wspólnot pentekostalnych jest bardzo mocny, jest bardzo atrakcyjny, w pewnym sensie odpowiada na potrzeby współczesnego człowieka. O, z tym łączy się też pojęcie charyzmatów. Jak w ogóle możemy rozumieć to pojęcie? To znaczy, wiem, że Kościół katolicki w swojej teologii również tego pojęcia używa, również to pojęcie wykorzystuje, ale ruchy zielonoświątkowe zdaje się, że rozumieją je troszeczkę inaczej, prawda? I pod tym pojęciem z kolei rozumieją takie rzeczy właśnie jak dary mówienia językami, czy dary uzdrowienia. Są ludzie, którzy modlą się nad innymi ludźmi i uważają, że w imieniu Ducha Świętego są w stanie wyleczyć ich fizyczne dolegliwości. Przez 2000 lat w różnych kościołach chrześcijańskich toczono wielkie spory, które dotyczyły działania Boga w świecie, darów Ducha Świętego, i te spory dzisiaj tak naprawdę powracają i mamy oczywiście w tych sporach wiele pojęć, które są wieloznaczne, nieostre. Na przykład kategoria cudu, czy uzdrowienia, czy daru Ducha Świętego. Dzisiaj te pojęcia są naprawdę wieloznaczne i często trzeba dookreślić, czym rzeczywiście są dzisiaj właśnie dary Ducha Świętego, czy uzdrowienia. I jeśli mówimy właśnie o różnicy, która jest na przykład między doktryną katolicką a teologią zborów zielonoświątkowych, to dobrze te różnice widać, gdy chodzi o chociażby rozumienie uzdrowienia. Zauważmy, że w trakcie spotkań, które są dzisiaj organizowane, czy to w zborach pentekostalnych, czy w kościołach katolickich, bardzo często mówi się właśnie o uzdrowieniach, albo że ktoś przyjeżdża z zagranicy, jest mówcą, kaznodzieją i że w trakcie tych spotkań właśnie będą się dokonywać cuda czy uzdrowienia. Jaką można wskazać różnicę między podejściem tradycyjnym katolickim, a tym nowym podejściem zielonoświątkowym, które przenika także do Kościoła katolickiego? Otóż w Kościele katolickim przez stulecia, owszem, było przekonanie, że są możliwe uzdrowienia, ale temu przekonaniu towarzyszyła świadomość, że to są dość wyjątkowe dary. Najlepiej potwierdza to przykład Sanktuarium Maryjnego w Lourdes. Ja często ten przypadek przywołuję w moich konferencjach czy w moich tekstach. Zauważmy, że rocznie do Sanktuarium w Lourdes pielgrzymuje kilka milionów ludzi.
bodajże 5 albo nawet 7 milionów. Często są to ludzie chorzy bądź zdrowi, ale modlący się w intencji swoich chorych bliskich czy znajomych. I to sanktuarium istnieje od 150 lat i na przestrzeni 150 lat Kościół katolicki potwierdził około 70 cudów w tym sanktuarium, czyli mamy średnio jeden cud na 2 lata przy 5-7 milionach pielgrzymów, którzy tam każdego roku przybywają. No, co nam mówi ten przypadek? Że owszem, w Kościele katolickim jest przekonanie, że cuda są możliwe jako spektakularne uzdrowienia z choroby, ale że te cuda są czymś rzadkim, nie są czymś masowym, nie są czymś na zawołanie, nie są czymś, co się dzieje od rana do wieczora dla każdego i w każdej sytuacji. Natomiast, gdy chodzi o podejście, które zdominowało chrześcijaństwo zielonoświątkowe, no cuda są czymś na porządku dziennym, tak jak to było w Dziejach Apostolskich. Jeśli czytamy Dzieje Apostolskie i to, co się działo w Kościele Pierwotnym, to rzeczywiście ten świat był pełen cudów, uzdrowień, wskrzeszeń zmarłych itd., itd. I chrześcijanom pentekostalnym dzisiaj towarzyszy właśnie to przekonanie, że tak jak w Dziejach Apostolskich, także i dzisiaj te cuda właśnie mogą być częste dla każdego. I no to jest pytanie, czy rzeczywiście jest to prawdą, czy rzeczywiście bardzo często tam, gdzie jest mowa dzisiaj o cudach, być może jest kwestia naturalnego uzdrowienia, że być może zbyt szybko stwierdzamy cud tam, gdzie być może były zupełnie inne przyczyny tego, że ktoś odzyskał wzrok albo zaczął chodzić i wstał z wózka inwalidzkiego. Także to, co odróżnia Kościół katolicki od kościołów pentekostalnych, gdy chodzi o rozumienie cudu czy ozdrowień, jest kwestia interpretacji tłumaczenia. W Kościele katolickim była zawsze większa ostrożność, była kwestia weryfikacji komisji medycznej, żeby potwierdzić cud. Natomiast w kościołach pentekostalnych właściwie każdy wierny decyduje o tym, czy nastąpiło uzdrowienie cudowne, czy też nie. Może zobaczmy, jak te nadnaturalne, nadzwyczajne przejawy działania Ducha Świętego, do którego odwołują się przedstawiciele duchowości pentakostalnej, wyglądały w czasach Nowego Testamentu, bo wydaje się, że rzeczywiście, kiedy Jezus obiecywał i udzielał władzy czynienia cudów i kiedy Duch Święty uzdalniał do czynienia tych nadzwyczajnych, do wykonywania tych nadzwyczajnych czynności, to wydaje się, że jednak był w tym ten element powszechności. Na przykład w Ewangelii Łukasza w rozdziale 9 Jezus zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Następnie apostołowie wracają i opowiadają, że rzeczywiście te władze realizowali. W Ewangelii Marka w rozdziale 16 Jezus mówi: tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. No i oczywiście taki najbardziej typowy tekst, do którego odwołują się przedstawiciele duchowości pentakostalnej, czyli list apostoła Pawła, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 12, gdzie Paweł opisuje dary ducha, które otrzymują różni członkowie Kościoła i pisze tak: jednemu dany jest przez ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Proszę księdza, czy z tych tekstów nie wynika jednak taka wizja właśnie powszechności tych darów i czy
należy rozumieć te teksty właśnie dosłownie, że apostołowie, a potem wszyscy wierzący, wszyscy członkowie Kościoła dysponowali, czy to od Jezusa, czy od Ducha Świętego, dosłownie, rzeczywiście mocą czynienia tych nadzwyczajnych rzeczy. Kwestią podstawową jest sposób rozumienia Pisma Świętego, czy w ogóle tekstów świętych, tekstów objawionych, i tutaj będzie pierwsze pole konfliktu między różnymi religiami, czy między różnymi nurtami w chrześcijaństwie. Otóż, gdy chodzi o Kościół katolicki, przez 2000 lat jest przekonanie, że nie można interpretować Pisma Świętego dosłownie, to znaczy nie można odczytywać dosłownie poszczególnych sformułowań, zdań czy myśli, natomiast trzeba szukać ukrytego sensu, który jest zawarty w tekście Pisma Świętego. Natomiast oczywiście będzie wiele innych wyznań chrześcijańskich, które odrzucają takie podejście, i będzie bardzo silny nurt tak zwanego biblicyzmu, to znaczy, że dokładnie odczytujemy słowo w słowo to, co jest zapisane w Piśmie Świętym. Jeśli jest obietnica, że będziemy wskrzeszać zmarłych, to znaczy, że jest to możliwe. Jeśli jest powiedziane, że można chodzić, prawda, po wodzie, to znaczy, że także dzisiaj możemy chodzić po wodzie. No ja się z tym oczywiście nie zgadzam. Prezentuję to podejście, które głosi mój Kościół od 2000 lat, że trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tekstu Pisma Świętego, szukając ukrytego sensu, a nie zatrzymując się na poszczególnych zdaniach czy słowach. I tego właśnie dotyczy także spór dotyczący darów Ducha Świętego czy działania Boga w świecie. Zauważmy, że to, co przed chwilą Pan odczytał, no to jest opis Kościoła chrześcijańskiego w pierwszym stuleciu. Jest to tak zwany Kościół apostolski. I ta masowość cudów, uzdrowień kończy się wraz ze śmiercią ostatniego apostoła. Kończy się Kościół apostolski. Możemy zapytać, dlaczego te cuda były tak powszechne. No, wydaje się, że podstawową funkcją cudów w tamtym czasie było przekonywanie ludzi wyznających inne religie do orędzia Jezusa Chrystusa. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, te cuda były w pewnym sensie potrzebne, żeby budzić wiarę w sercach ludzi, że Jezus Chrystus jest tym zapowiedzianym Mesjaszem i jedynym odkupicielem ludzkości. Ale gdy już się zaczyna chrześcijaństwo rozprzestrzeniać, gdy wchodzimy w drugi czy w trzeci wiek, to zauważmy, że te spektakularne dary Ducha Świętego po prostu powoli giną. I tak naprawdę ta masowość znaków nadzwyczajnych nie jest obecna przez kolejnych 19 czy 18 stuleci. Dopiero się pojawia znowu na początku wieku XX, gdy powstaje właśnie Kościół Zielonoświątkowy. Ale czyżby w II wieku zginęła potrzeba uwiarygadniania przesłania następców apostołów przez cuda? No bo jeżeli mógłbym dodać, na przykład zwolennicy pentekostalizacji, czyli reprezentanci zborów zielonoświątkowych, oni często tłumaczą to w ten sposób, że nie zniknęło to z jakiejś woli Bożej, tylko że zabiła po prostu tego ducha nadmierna instytucjonalizacja Kościoła. To była przyczyna. No to jest absolutnie nietrafiony argument, ponieważ instytucja kościelna staje się silna dopiero w wieku IV w epoce konstantyńskiej. Natomiast wiek II to już jest niestety gąszcz różnych prądów, nurtów, konfliktów na tle religijnym. Czy zatem tym bardziej nie przydałoby się, żeby ten ortodoksyjny nurt chrześcijaństwa był cały czas potwierdzany przez Jezusa cudami, które by jemu towarzyszyły głoszeniu tego? Ja powiem inaczej. Zauważmy, że to przejście z pierwszego stulecia w drugie jest już czasem pewnego chaosu, zamętu. Do tego dochodzi jeszcze konflikt między chrześcijaństwem i judaizmem i powoli zaczynają właśnie gasnąć te masowe zjawiska, byśmy powiedzieli, nadnaturalne, spektakularne, i zaczyna się rodzić wielkie pytanie, co dalej? I tutaj powstaje ciekawa kwestia, gdy chodzi o narodziny filozofii chrześcijańskiej, czyli wielki spór między z jednej strony
Tertulianem, a z drugiej strony świętym Justynem Męczennikiem, który jest patronem filozofii chrześcijańskiej. Myślę, że warto tutaj kilka zdań powiedzieć, bo to jest, uważam, klucz do rozumienia klimatu drugiego stulecia, gdy chodzi o rozwój chrześcijaństwa. Po tym, jak jest zamknięta epoka Kościoła apostolskiego, gdy umiera ostatni apostoł, powoli właśnie gasną te nadzwyczajne dary uzdrowień i wskrzeszeń, no, powstaje pytanie, w jaki sposób dalej głosić Ewangelię światu i w jaki sposób przekazać to orędzie wyznawcom innych religii, tym, którzy znają filozofię rzymską czy grecką, w jaki sposób podjąć dialog z tym światem antycznym, który miał swoje przekonania, swoje księgi, swoje światopoglądy. I wówczas powstaje w chrześcijaństwie rozłam między nurtem właśnie Tertuliana, a nurtem świętego Justyna Męczennika, filozofa rzymskiego. Otóż ten pierwszy nurt Tertuliana to byli ci, którzy byli przekonani, że wystarczą dalej właśnie takie nasze biblijne podejścia do życia, że wystarczy tylko czytać Pismo Święte, prosić o kolejne właśnie dary, cuda i że w ten sposób zdobędziemy świat. Ale był także drugi nurt Justyna, filozofa rzymskiego w II wieku, który mówił, nie, chwileczkę, musimy poznać świat, w którym żyjemy. Nam jest potrzebna filozofia, musimy studiować, musimy wypracować intelektualne podstawy wiary chrześcijańskiej. I zwyciężył oczywiście ten drugi nurt Justyna Męczennika. Wypracowano, stworzono filozofię chrześcijańską i to właśnie ta nowa myśl chrześcijańska stała się narzędziem ekspansji dla nowej religii. Dlaczego? Ponieważ dzięki stworzeniu filozofii chrześcijańskiej można było poznawać inne kultury, można było rozumieć myśl grecką czy rzymską, można było przetłumaczyć Ewangelię na język zrozumiały dla ludzi, którzy w tamtej epoce wyznawali inne światopoglądy. W związku z tym, jeśli głębiej zrozumiemy drugie czy trzecie stulecie, to wówczas zauważymy, że już wtedy chrześcijanie zrozumieli, że nie wystarczą znaki cudowne, że nie wystarczą wydarzenia spektakularne, ale że jest potrzebne tworzenie szkół, że jest potrzebne pisanie książek, że jest potrzebna kultura, że jest konieczne tworzenie cywilizacji, że religia to nie są tylko uzdrowienia czy działania nadzwyczajne, że to nie jest tylko czekanie na nadejście Królestwa Bożego i koniec świata, ale że prawdziwe chrześcijaństwo to jest tworzenie tego nowego porządku na świecie zgodnie z wolą Bożą, albo jeszcze inaczej, to jest udział człowieka w stwórczym dziele Pana Boga, czyli mówiąc prosto i zwyczajnie, to jest tworzenie chrześcijańskiej cywilizacji i dzięki temu w następnych stuleciach powstały uniwersytety, powstała sztuka chrześcijańska. Chrześcijaństwo zmieniło świat w tym aspekcie właśnie kulturowym, cywilizacyjnym, dzięki temu przekonaniu, które zwyciężyło w drugim stuleciu, że jest potrzebna myśl chrześcijańska, że jest potrzebny chrześcijański światopogląd. Być może gdyby nie to zwycięstwo Justyna Męczennika i chrześcijańskiej filozofii, być może chrześcijaństwo zostałoby w drugim stuleciu jako jedna z niewielkich sekt, grup religijnych w basenie Morza Śródziemnego. Ksiądz przytoczył to stanowisko Kościoła katolickiego, że obietnice Jezusa dotyczące cudów, których będą dokonywać uczniowie, ogranicza się do czasów apostolskich i ustało po śmierci ostatniego z apostołów. Czy są jakieś argumenty biblijne, które by wskazywały, że ta obietnica Jezusa, że wszyscy, że ci, którzy uwierzą, że tym, którzy uwierzą, będą towarzyszyć znaki, że dary Ducha Świętego, o których mówi apostoł Paweł, że te obietnice i ten opis funkcjonowania darów Ducha Świętego w kościołach ogranicza się do czasów apostolskich. Czy są takie argumenty biblijne, żeby tak te obietnice rozumieć, w taki ograniczony czasowo sposób? Dosłownych sformułowań moim zdaniem nie znajdziemy, natomiast
do takiego wniosku prowadzi nas interpretacja całego Nowego Testamentu, czy orędzia, które zostawił Jezus Chrystus, a to orędzie dotyczyło właśnie tworzenia tego nowego świata, nowego podejścia do innych narodów, opieki nad ludźmi ubogimi i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, jeśli poddamy właśnie szerokiej interpretacji orędzie Ewangelii, no to szybko dojdziemy do wniosku, że w tym orędziu nie chodzi tylko o cuda uzdrowienia czy jakieś takie nadzwyczajne rzeczy, ale że chodzi o chrześcijańskie życie na ziemi, z którym się łączy praca, wysiłek i tworzenie świata sprawiedliwego. Być może to jest największe zadanie, które wypływa z Ewangelii, z tego, co zostawił Jezus Chrystus. No ale można by było znaleźć z kolei fragmenty biblijne, które raczej by udowodniały to przeciwne stanowisko. Jest na przykład taki ustęp w pierwszym liście do Koryntian. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. No i tutaj z tego fragmentu można by było wysnuć taki wniosek, że to czynienie cudów to nie jest jakiś przejściowy etap Kościoła, tylko że to jest jakby immanentna część Kościoła jako takiego, że to jest jakaś funkcja, która po prostu w tym Kościele musi istnieć, jeżeli on ma być Kościołem. Odwołajmy się do tego konkretnego daru Ducha Świętego, czyli daru języków. Warto może wyjaśnić, na czym ten dar polega. Otóż jeśli czytamy Nowy Testament, to z tej lektury się dowiemy, że w Kościele pierwotnym w pierwszym stuleciu niektórzy chrześcijanie, niektórzy wyznawcy Chrystusa otrzymywali od Pana Boga mocą Ducha Świętego specjalny dar posługiwania się innymi językami, czyli bez uczenia się, bez chodzenia do szkoły, nagle ktoś otrzymywał zdolność mówienia językiem, którego wcześniej nie znał. I oczywiście od razu powstaje pytanie, czemu to było potrzebne? Otóż w tamtym czasie ta zdolność, czy ten szczególny dar był potrzebny do tego, żeby głosić Ewangelię tym narodom, które się właśnie takimi językami nieznanymi posługiwały. Czyli ten dar był dla potrzeby wspólnoty i on czemuś bardzo konkretnemu służył. I ten dar, zauważmy, on właściwie zanika gdzieś w drugim czy w trzecim stuleciu, ponieważ były już inne, nowe metody przekazu Ewangelii. Już nie były potrzebne tak spektakularne formy przekazu treści Pisma Świętego. I zauważmy, że przez 18 stuleci właściwie o tym darze w różnych kościołach chrześcijańskich nie mówiono. Nagle wszystko powraca w wieku XX. No to jest pytanie oczywiście, czy to, co dzisiaj występuje w różnych wspólnotach i co jest nazywane darem języków, rzeczywiście jest tym darem, o którym mówi Nowy Testament. Tutaj warto wprowadzić niezwykle ważne rozróżnienie. Otóż, czym innym jest dar języków, czyli glosolalia, a zupełnie czym innym jest jubilatio, jako wypowiadanie przez człowieka pewnych dźwięków, sylab, które nie są mową i są czymś niezrozumiałym. I zauważmy, że ta pierwsza zdolność, czyli glosolalia, jest rzeczywiście specjalnym działaniem Boga w świecie. Jest to dar Ducha Świętego. Osoba nie znała danego języka i nagle zaczyna mówić nowym językiem. To jest działanie nadprzyrodzone, nadnaturalny cud, coś, co przychodzi z innego świata do człowieka. Natomiast czym zupełnie innym jest jubilacja jako naturalna technika i w każdej
kulturze, w różnych epokach, w każdej religii spotkamy właśnie formy jubilacji, czyli pewne obrzędy religijne, pewne formy modlitwy, w których ludzie wypowiadają pewne dźwięki, z ludzi wydobywają się pewne właśnie sylaby czy dźwięki, ale nie tworząc mowy, nie tworząc języka, i to jest pewna naturalna zdolność, której się można nauczyć, ale ta zdolność naturalna w żadnym stopniu nie jest darem Ducha Świętego. I dzisiaj wielki problem polega na tym, że bardzo często, czy prawie zawsze, to, co jest naturalną techniką, czyli jubilacją, jest nazywane darem Ducha Świętego, czyli glosolalią. Może tak tytułem tylko, czy słowem wyjaśnienia dla naszych widzów, że w kościołach zielonoświątkowych, zborach zielonoświątkowych, no bardzo często to nabożeństwo przybiera taką formę, że zgromadzeni ludzie zaczynają wypowiadać zgłoski, słowa, których sami nie rozumieją, prawda? To jest taka dosyć specyficzna forma modlitwy. To znaczy bardzo często, czy prawie we wszystkich zborach pentekostalnych ta forma modlitwy jest praktykowana. Co więcej, ona się rozlała po bardzo wielu innych kościołach. Także w Kościele katolickim w Polsce i w wielu innych krajach możemy dzisiaj spotkać msze święte czy spotkania modlitewne, w których właśnie no, słychać te bardzo dziwne dźwięki. I to jest pytanie oczywiście, czy to, co się dzieje, jest techniką naturalną, jubilacją, czy działaniem Pana Boga, glosolalią. Oczywiście my nie oceniamy, czy to jest dobre, czy złe, tylko mówimy o pewnej uczciwości intelektualnej, żeby adekwatnie nazywać to, co ludzie czynią, czy to, co ludzie głoszą, czy to, co ludzie przeżywają. I temu zagadnieniu źródeł pentekostalizacji, czyli właśnie temu pytaniu, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, czy mamy do czynienia z prawdziwym działaniem Ducha Świętego, temu pytaniu poświęcimy drugą część naszej rozmowy. Na koniec chcielibyśmy jeszcze księdza zapytać o garść faktów dotyczących zjawiska pentekostalizacji. Jaka jest dynamika tego zjawiska? Jaka jest dynamika tego zjawiska w Polsce? Ksiądz w wielu swoich publikacjach, wypowiedziach publicznych stawia taką tezę, że Kościół katolicki w coraz większym stopniu będzie dynamicznie dotknięty tym procesem. Czy żyjemy, proszę księdza, w ostatnich czasach, kiedy możemy obserwować tradycyjne parafie i już niedługo wszyscy będziemy charyzmatykami? Jak to zjawisko wygląda, jak ksiądz prognozuje jego najbliższą przyszłość? Stanowczo protestuję, gdy chodzi o czasy ostateczne. Owszem, dzisiaj jest bardzo modne takie podejście, że już właściwie koniec, niedługo paruzja, zły duch jest wszędzie, antychryst jest już pod naszymi strzechami. Ja stanowczo odrzucam takie podejście. Co więcej, uważam, że żyjemy w najlepszej epoce z możliwych. To nie jest epoka doskonała, jest wiele zła, konfliktów, ale jeśli porównamy z wiekiem XXI, wiek XX, wiek XIX, nie mówiąc o starożytności czy wiekach średnich, to w każdej innej epoce było więcej krwi, więcej wojen i więcej przemocy. Chwalmy może dnia przed zachodem tak, słońca. Tak, to prawda, ale jeszcze tylko chciałbym wyjaśnić to nieporozumienie. Chodziło mi o to, czy jesteśmy ostatnimi świadkami, czy jesteśmy ostatnim żyjącym pokoleniem, który pamięta Kościół katolicki niezielonoświątkowy, niecharyzmatyczny. Czy za życia, powiedzmy, naszych wnuków ta forma katolicyzmu, którą znamy dzisiaj, będzie już jakimś wspomnieniem? I czy, zdaniem księdza, ta forma duchowość pentakostalna przejmie w jakiejś przewidywalnej przyszłości Kościół katolicki, inne historyczne kościoły? Ten walec pentekostalizacji przetacza się przez świat i wchłania prawie wszystko. Zauważmy, że coraz bardziej pentekostalna staje się Ameryka Południowa, częściowo także Ameryka Północna. Głębokiej pentekostalizacji podlega Azja, Indie, Chiny. Tym procesom podlega także Europa. Ja powiem tak, najlepiej broni się prawosławie. Nie całkowicie, ale jeśli popatrzymy na przykład na Rosję, to przynajmniej na poziomie doktryny kościoły prawosławne mówią stanowcze nie, gdy chodzi o
różne formy chrześcijaństwa pentekostalnego, nawet jeśli za Uralem, czy w ogóle w całej Rosji będzie wiele już też wspólnot pentekostalnych, które przejmują byłych chrześcijan prawosławnych bądź ateistów jeszcze z epoki komunistycznej. Czyli mówiąc krótko i zwyczajnie, wydaje się, że najlepszą formę obrony przyjęło prawosławie, ale też nie do końca skuteczną. Gdy chodzi o różnej maści kościoły protestanckie, luterańskie, metodystyczne, episkopalne, no w 2/3 zostały przejęte. Czyli w wielkiej rodzinie kościołów, które wyrosły po reformacji Marcina Lutra, już 2/3 członków dzisiaj to są członkowie różnej maści wspólnot zielonoświątkowych i ten proces, on się posuwa dalej. Czy dojdzie do 100%, no nie wiadomo. Na przykład w Stanach bardzo dobrze się opierają baptyści, którzy są bardzo głęboko podzieleni i wiele kościołów baptystycznych mówi, nie, my nie chcemy różnych nowych form pentekostalnych. Gdy chodzi o Kościół katolicki, tutaj mamy skomplikowaną sytuację, ponieważ z jednej strony mamy ten właśnie globalny proces pentekostalizacji, czyli proces zewnętrzny, ale z drugiej strony mamy wielką reformę obecnie papieża Franciszka, która głęboko zmienia Kościół katolicki od środka. I to jest pytanie, co będzie za 30 czy 100 lat, gdy chodzi o Kościół katolicki, jeśli te dwa nurty się tutaj spotkają, czyli z jednej strony właśnie proces pentekostalizacji, czyli wkraczania do Kościoła katolickiego tych nowych, prawda, form rozumienia wiary i moralności, a z drugiej będą postępować te właśnie wewnętrzne reformy w Kościele katolickim. Ja uważam, że rzeczywiście w pewnym sensie obserwujemy zmierzch tak zwanego katolicyzmu rzymskiego, czyli tej formy, która ukształtowała się na przestrzeni 2000 lat, a została w dużym stopniu skodyfikowana po Soborze Trydenckim. No, mam wrażenie, że ta forma odchodzi do przeszłości, to znaczy staje się coraz bardziej marginalna. Wiele mądrych słów mówił na ten temat papież Benedykt XVI, prorokując trochę właśnie i mówiąc o przyszłości, że ta forma to będzie kościół mniejszościowy, że to będzie ta mała trzutka, że to będą właśnie małe wspólnoty, które przeniosą w przyszłość następnym pokoleniom tę autentyczną wersję katolicyzmu, która była przyjęta w Kościele katolickim przez wiele stuleci. I żeby każdy z naszych widzów skojarzył, o czym mowa, to te katolickie czy wewnątrzkatolickie wyrazy pentekostalizacji to są wszelkie ruchy, wspólnoty, które przyjmują nazwy odnowy charyzmatycznej albo odnowy w Duchu Świętym. Nie do końca. To znaczy będą także wspólnoty charyzmatyczne katolickie, które troszczą się o swoją specyfikę i nie przyjmują wielu obcych elementów. Czyli dla pewnej precyzji semantycznej, pojęciowej możemy powiedzieć tak. Mamy globalny proces pentekostalizacji, który dotyka wszystkich w różnym stopniu kościołów chrześcijańskich. I gdy chodzi o Kościół katolicki, można mówić o pewnej pozytywnej formie przyjęcia pewnych, ale tylko pewnych elementów i wówczas będziemy mówić o tak zwanym ucharyzmatycznieniu Kościoła katolickiego. Czyli mówiąc prosto i zwyczajnie, jeśli mówimy o ucharyzmatycznieniu Kościoła katolickiego, to mamy na uwadze przyjęcie przez Kościół katolicki dobrych elementów z tych różnych właśnie wspólnot pentekostalnych, na przykład no, pewnej takiej siły głoszenia Słowa Bożego, docenienia życia emocjonalnego, nowych form spotkań modlitewnych. Jeśli odsiewamy ziarno od plew, jeśli przyjmujemy tylko dobre elementy, a odrzucamy te niebezpieczne, to wówczas mówimy o ucharyzmatycznieniu Kościoła katolickiego. Natomiast będzie wiele innych dziwnych elementów, które budzą przerażenie, które się wlały
do Kościoła katolickiego, które na przykład budzą mój lęk i staram się pokazywać wielkie niebezpieczeństwo tych elementów. Jakie można podać przykłady? Chociażby taka pandemoniczna wizja rzeczywistości, to znaczy szukanie diabła wszędzie, widzenie szatana w różnych przedmiotach. To są wielkie spory w Polsce o furtki złego ducha, o spowiedź furtkową. To są rzeczy zupełnie absurdalne, które są tymi negatywnymi, złymi elementami, które ze sobą przyniosła globalna pentekostalizacja. To będą różne formy psychomanipulacji, na przykład Toronto Blessing, czyli wprowadzanie ludzi w stan takiej właśnie histerii, spazmatycznego śmiechu. To będą często takie bardzo amatorsko robione egzorcyzmy czy modlitwy uwolnienia, które mogą być czasami po prostu szkodliwe. To jest uzależnianie ludzi od takich właśnie dziwnych form religijnych. Będzie wiele elementów, które są niebezpieczne, szkodliwe, które przyszły do Polski w ramach tego procesu pentekostalizacji z Azji, z Afryki czy z Ameryki Południowej. I często są to elementy absolutnie niebiblijne. Skąd pochodzą? Najczęściej z różnych religii naturalnych Afryki czy Azji. Mówiąc krótko i zwyczajnie, bardzo często będą to typowe praktyki szamańskie, które wlały się szerokim nurtem niestety także do Kościoła katolickiego. I tej asymilacji tych zjawisk pentakostalnych w Kościele katolickim również poświęcimy jedno z następnych części naszej rozmowy. Na koniec jeszcze myślę, że warto podkreślić, że ten proces, chociaż właściwie postępuje troszeczkę niezauważony, a przynajmniej niekomentowany, nieanalizowany. Ksiądz jest jedną z nielicznych osób w Polsce, która poświęca swój czas i swój wysiłek na badanie tego zjawiska, ale ksiądz też twierdzi, że jest to zjawisko być może najważniejsze, albo przynajmniej jedno z ważniejszych w ogóle w dziejach chrześcijaństwa, że dokona zmian, które na razie trudno przewidzieć, ale na pewno będą to zmiany, wielkie zmiany doniosłe. I czy to nie są zbyt mocne słowa? Niektórzy naukowcy, na przykład Alan Anderson z Wielkiej Brytanii, badacz ruchu pentekostalnego, twierdzi, że to jest nowa reformacja, New Reformation. Niektórzy mówią o reformacji pentekostalnej, bądź o reformacji spóźnionej o 500 lat, czy przeniesionej w czasie o 5 stuleci. Dlaczego używa się tak mocnych określeń? Właśnie, żeby pokazać radykalność, rewolucyjność tych zmian. Zdaniem właśnie wielu naukowców, którzy badają te zjawiska w wielu krajach, skutki globalnego procesu pentekostalizacji czy reformacji pentekostalnej będą większe niż konsekwencje reformacji Marcina Lutra w wieku XVI. Ja się przychylam do tego stanowiska. Bardzo księdzu dziękuję za tę część naszej rozmowy. Dziękuję tobie, Karolu. Dziękuję. Dziękuję również państwu. I po raz kolejny zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, zwłaszcza, że w następnej części będziemy rozważać to, jakie są źródła pentekostalizacji, czy to działanie szatana, czy działanie Boga. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.